Witam Was ponownie. Przed chwileczką pyknąłem dla Was dwa nagranka, ale pomyślałem sobie, póki coś widać, mówię, przejdę się tutaj po autohandlach, zobaczmy, co tutaj stoi. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki. Kto chce, idzie ze mną. Zobaczmy, co tutaj można znaleźć na tych handlach. Są tutaj Nissany X-Traile. Niestety tutaj samochody są bez opisów. Trzeba o każdy samochód pytać indywidualnie, jaka cena, a wtedy sprzedawca cię zmierzy swoim fachowym okiem, zobaczy, jaki masz zegarek, jakiej firmy masz koszulę, jakie masz buty, dżinsy na sobie i wtedy powie ci dopiero cenę. O to im chodzi, żeby ludzie przychodzili się pytać, żeby nie wiedzieli, każdemu mogą cenę wystrzelić z kapelusza. Jak widać, Nissan jest po gradobiciu. Tutaj stoi kolejny X-Trail. Szyba otwarta, nie wiem, co się tutaj stało. Przycierka na zderzaku. Zajrzyjmy może do środka, jak wygląda w środku. Auto mocno zabrudzone. Takie właśnie często auta trafiają na handel. Potem są troszeczkę dopieszczane, no chyba, że wyrwane za naprawdę śmieszną cenę, to trafia do klienta w takim stanie, jaki właśnie tutaj widzicie. Ma tutaj Caddy. Caddy nie wygląda najgorzej w porównaniu do tych Nissanów. Zauważyłem też, że te X-Traile lubią, słuchajcie, rdzewieć. Często widzę purchle na tych samochodach. Na Caddym tutaj z tej strony, na błotniku, też już się rudzielec pojawia. Typowe miejsce dla Volkswagenów. Ma tutaj jakąś Vectrę z wyblakniętymi reflektorami. Również bez opisu. Właściwie wszystkie tutaj samochody są bez opisu. Jest Meganka w kombi. Jest C-klasa w kupejce. Tam widzę Peugeota 206 Plus, czyli poliftówka. Stoi też Skodzinka Roomster. Nie wiadomo, jaki silnik. Tutaj 1.2 Twin Sport. Korsinka na alusach. Tak sobie pomyślałem, skoro chodzę sobie tutaj, spaceruję, czemu mielibyście mi tutaj nie towarzyszyć w trakcie tego nagrania? A nuż ktoś lubi sobie popatrzeć, też poszperać po autohandlach. Jesteśmy w Norymberdze przy ulicy Wichelstrasse, jakby kogoś interesowało. Te sprzęty się tutaj znajdują. Jak widzicie, tutaj tych autohandli jest dużo więcej. Tutaj też X-Trail stoi. Dosyć ciekawy kolorek wiśniowy. Skóra w środku, skrzynia manualna. Ten jeszcze wbrew pozorom wygląda względnie. Sorki. Lampy przednie, jak widać, troszeczkę mu tutaj przyżółkły. Czy to jest plastik? Plastik. Kiedyś szklane klosze robili w samochodach. Zobaczcie, po dziś dzień stare Mercedesy i inne auta ze starych roczników nie mają problemów z reflektorami. Rzadko się zdarza, żeby wymatowiały czy zmatowiały. Nygus, naucz się wymawiać. Ma tutaj też witarkę. Tutaj różne sprzęty stoją. Tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, słuchajcie, jest jakieś 25-30 autohandli obok siebie. Jest niedziela wieczór, więc większość jest zamkniętych. Jak widać, tutaj chyba gdzieś po krzakach jeździł jakaś taka podrapana ta witara. Wnętrze dosyć czyste i zadbane. DDIS, czyli silnik diesla. Z tego co kojarzę, 120 koni. Tutaj błotnik też lekko przygnieciony. Coś tutaj ze zderzakiem się działo. Lampy są przyblaknięte. Znaczek nie wiem, czy powinien być taki czarny, czy ktoś go tutaj odmalował, odpicował. Kolejny X-Trail. Coś tutaj się te Nissanki wysypały, sporo ich tutaj jest. Również manual, skóra w środku. Najczęściej X-Traila można trafić w dieslu z silnikiem od Renówki. Czasami trafiają się też benzynka 2,5 litra, 165 koni, rzędowy silniczek. Łatwy do zagazowania, trwała jednostka. Instalacja do takiego Nissana w benzynce kosztuje jakieś 3000 zł. Bardzo chętnie łykają gaz. Tutaj jest Fordzik Fiestka.
Jak widać, troszeczkę rudzielec ją już przeatakował. Wnętrze wygląda jako tako. Lampy z przodu przyblaknięte. Nie ma opisu, więc nie zawracajmy sobie głowy. Zobaczmy, co ma tutaj na handlu jeszcze obok. Tak sobie pomyślałem. Póki jeszcze coś widać, zrobimy sobie takie krótkie tournée tutaj po autohandlach. Żeby tu coś się dowiedzieć, trzeba przyjść, kiedy jest autohandel otwarty. O każde auto pytać indywidualnie, jaka cena. Asterka H. Jest też Fiestka trzydrzwiowa. Zobaczmy, co tu znajdziemy, co naprawdę wygląda jeszcze przyzwoicie. Ten Focus nie wygląda najgorzej. Dosyć ciekawy kolor. Coś tutaj zderzak chyba się wypiął. Widzę, oponki ma z tyłu. Wnętrze ma dosyć czyste i zadbane. Nie widzę na nim rudzielca, a jak wiadomo, nie jest tutaj purchelek. Inaczej być nie może. Słuchajcie, w Focusie bez purchelka. No dajcie spokój. Tutaj jest Nissan Note. Odpowiednik Hondy Jazz. Dobre samochody, udane. Zwłaszcza z silnikiem benzynowym, bo pakowali też do nie dieselki od Renówki 1.5. Jak wiadomo, nie cieszyły się bezawaryjnością te silniki 1.5 DCI. Były to jeszcze konstrukcje przedliftowe, czyli niepoprawione. Generalnie Focusik nie wygląda najgorzej. Jestem ciekaw, jaki silnik, czy diesel, czy benzyna. Tutaj lekki wgniotek. Jak widać, ma też Dacia Sandero tutaj na sprzedaż. Nie wiadomo, jaki silnik. Czy zwykła benzynka wolno ssąca, czy może już TCE trzycylindrowa kosiarka. Może być też diesel. Z tego, co kojarzę, 1.5 DCI. Troszeczkę taka poobijana. Nie będę tracił tutaj, słuchajcie, czasu. Zaglądał na obrotomierze od każdego z samochodu. I tak się nie dowiemy, jaki przebieg, jaki rocznik. Musiałbym każde auto tutaj po szybach sprawdzać, czy tutaj coś widać. Robi się ciemno, niewiele widzę. A może, Nygus, ty już ślepniesz? No może już zaczynam być ślepy. Swoje lata też już mam. Ale powiem wam, zgrabne nogi zauważam jeszcze z daleka. Także dramatu jeszcze nie ma. Póki zgrabne, opalone nogi widzę, uważam, że nie ma co się do okulisty wybierać. Ma tutaj skodzinkę, z tego, co widzę. Wersja Laurent Clement. Chyba tak. Zobaczcie, ładne wnętrze. Skóra, skrzynia manualna. Dosyć ciekawe mają te wnętrza w tej wersji wyposażeniowej. Laurent Clement. Rudzielca tutaj, powiem wam, za bardzo nie widać. Tutaj aż zerknę na obrotomierz. Wychodzi na to, że jest benzynka. Do 6500 obrotów się kręci. Może być to nawet silnik turbo. O ile dobrze kojarzę, 20V turbo. Proszę bardzo, 150 koni. Tutaj jest purchel na tylnej klapie. Ale generalnie, słuchajcie, dramatu tutaj nie ma. I dosyć ciekawa wersja wyposażeniowa. Podobają mi się te jasne środki w tych Skodach. No i co? Są tutaj dwie polóweczki pięciodrzwiowe, z tego, co widać. I jest też Golfik 1.6 pięciodrzwiowy. Piąteczka. Oczywiście rudzielec go tutaj, słuchajcie, nie oszczędza. Jak to w Golfie, z tego, co zauważyłem, już wam kiedyś wspominałem, najmniej zgnite z tych roczników są Volkswageny Polo. Dziwi mnie to, że w Polówce jednak blacha była w miarę udana. Zobaczcie, co się dzieje tutaj z Golfem. Masakra, masakra, co się dzieje z Volkswagenami. Passaty również potrafią tak rdzewieć. I tutaj dosyć ładna jest ta polóweczka w grafitowym kolorze. Skrzynia manualna. Tutaj delikatne rdzawki widzę na drzwiach i na progu zaczynają się pojawiać. Aha, i tutaj z tyłu na tylnym nadkolu również. Dziwna sprawa, bo przeważnie te polówki w tej wersji rzadko widzę skorodowane.
taka krótka wycieczka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co, widzimy się w kolejnych nagrankach. Do następnego. Pozdrawiam Was wszystkich. Nygus, cześć!